siema. Powracam po 3-miesięcznej przerwie aż. U mnie motocykl ten sam. Kombinezon sobie kupiłem i buty. Bo wszędzie jak czytałem, każdy mi mówi, że buty to podstawa, więc tutaj zainwestowałem. I mieli rację. Już miałem okazję, gdzie bym mógł skręcić kostkę przy upadku. I mi te buty to uratowały. Uratowały moją kostkę. 3 miesiące minęło z ostatniej zajawki, którą wrzuciłem na temat serwisu tego motocykla. Była motocykl znowu jest po serwisie, bo 3 miesiące minęły. Co tu jeszcze? Postaram się teraz w najbliższym czasie coś więcej dla was ponagrywać, jak mi się uda szybciej z pracy wrócić. Sobota, 9 sierpnia, ile się nie mylę, i chciałem nagrać dla was krótki film. Przepraszam was za ten przespój na kanale. Dzięki za 21 już subskrypcji. Dla mnie to jest wielki wyczyn. Ten kanał był założony, a może coś się uda. Nie sądziłem w ogóle, że ktoś na niego trafi. Już 21 osób subskrybuje ten kanał. Może powoli dobijem do pierwszej setki. Ale to coś czuję, że przez to on się tak słabo rozwija, bo nie ma aktywności. Wiem, że to moja wina, ale jak jest rok szkolny, to jestem w szkole, w domu tylko na weekendy, więc ciężko jest. Teraz pracuję nawet w weekendy przez wakacje. Ogólnie zastanawiam się, czy mnie w ogóle słychać dobrze. Bo nie wiem, czy mam krzyczeć, czy co. Specjalnie jadę powoli po tym lesie. Sorry. Specjalnie jadę powoli po tym lesie, bo... No nie mam pojęcia, mówię szczerze. Czy mnie słychać, czy nie. Jakiś kawałek przejażdżki po lesie. A! Jakby ktoś był z okolic Wolina chętny do przejażdżki, to niech napisze w komentarzu. To się do niego odezwę. Zawsze w ekipie raźni. Bo ja tu nie mam z kim tam naprawdę jeździć. Nie znam tak ludzi tu, co by chcieli jeździć. Raczej co by mieli motocykle. Bo tu kolega się zastanawia ciągle nad zakupem. Ale chyba nic z tego nie wypali. Teraz możecie mi napisać w komentarzach, czy mam zrobić takie ala vlogi, no bo nie umiem tak gadać, no ale no z czasem ile żebym się nauczył do was rozmawiać tak do kamery, sam do siebie można powiedzieć, czy lepiej materiały ponagrywać pod muzykę, bo no nie mam pomysłu, naprawdę. Na kładzie robiłem bardziej pod muzykę, tak, od niego się to zaczęło. W ogóle pierwszy film to był tylko tak nagrany z GoPro i rzucony, coś tam posklejane. A teraz no coś się staram robić. Tylko też nie mogę za długich nagrywać, bo mi internet nie pozwala to wrzucić. Strasznie długo się wrzuca przy moim internecie. Widzicie, nie... wczoraj u nas trochę popadało w nocy i przedwczoraj i już jest taka fajna ziemia. Bo wcześniej to był piach, nie szło jeździć. Tak jeszcze trochę popada, to się wybiorę na żwirownię, zobaczymy czy da radę, bo ostatnio jak tam byłem, to był zbyt grząski piasek. Nie szło jechać po prostym, a co dopiero podjazdu jakiegoś spróbować. A napiszcie, czy chcecie, żebym pojechał na tą żwirownię i coś tam nagrał. No ale oczywiście no będę sam, chyba że ktoś tam będzie, co szczerze wątpię. Wyobrażę się, jak zostawicie jakąś łapkę, nieważne, jak wam się nie podoba, zostawcie łapkę w dół, jak wam się podoba, w górę. Tylko jak zostawicie łapkę w dół, to napiszcie, co się nie podoba, żebym mógł to poprawić.
A, zapraszam na Instagrama EnduroTV. Tak jak kanał się nazywa. Możecie zostawić followa. Czasami wrzucę jakieś zdjęcie z wypadu. Poniosła młoda dziewczyna w zawodach motocrossowych w Polsce. Wielka tragedia. Ale no tak niestety się zdarza, ten sport jest niebezpieczny. Jak mi się nie podoba, jak ludzie tak śmieci wyrzucają do lasu. I potem jest, że motocykliści niszczą, motocrossowcy, enduro, co jeżdżą, że jeżdżą po lesie i niszczą go. A tacy ludzie to nie? My tylko zostawiamy po sobie ślad najwyżej opon. A oni? Pełno śmieci. Kiedy ja wam to wrzucę, ze względu takiego, że dzisiaj na pewno nie będę mógł usiąść przy komputerze. Mam go porozpinanego, mam remont w pokoju. Chyba, że się zmieszczę w 12 minutach i mi GoPro tego nie utnie, to postaram z telefonu to wrzucić bez jakiejkolwiek obróbki. A GoPro mi to potnie, będzie ponad 12 minut. Tak jest niestety, że nie zostawia całych klipu, tylko co 12 minut ucina go. I potem muszę to kleić, nawet jak jest to jedna całość i do tego już potrzebuję komputer. Mam jedną sprawę, to jest paradoks, bo jak jestem w szkole, mam lepszy internet, bym mógł wrzucać więcej, ale nie mam wtedy czasu, kiedy to nagrać. I tak ani w te, ani we w te. Bo jak jestem w domu, mam czas nagrać, a nie mam jak wrzucić. Teraz już nie pamiętam, jak ona się nazywa.
wiem, że kolejna miejscowość, jak jest fajna żwirownia, ale jest niestety strzeżona, pełno kamer, pozamykana jest. Ja też by tam polatał. Wracamy z powrotem do lasu. Nie ma co po drodze jeździć. Nie lubię, jak każdy mówi, że każdy motocyklista to dawca i ten. Nie każdy jest taki sam.